witamy. Co, chcesz się zawinąć w dywan? Nie, a ja szybko rozkładam czerwony dywan. Ania Lewandowska, która jak zwykle z mobilnym dywanem jest z nami. Zrobiło się trochę cieplej, przyznajcie. Nie wiem. Tylko zrobiła, ale może... Chcesz powiedzieć dlaczego? Czy chcę powiedzieć dlaczego? Tak, dlatego, że właśnie dowiedziałam się, że doszło do pięknych zaręczyn reprezentanta Polski w piłce nożnej. Jakub Piotrowski właśnie oświadczył się swojej wybrance. Na Wiktorii. Meczu? Nie, nie na meczu. No gdzie oni już mecz? Budowywania się. Mówisz o siatkarzach? A siatkarze to są cały czas świetne. Nie strzelił. I wiesz co, Kasiu, bo pewnie nie oglądałaś, to ci powiem. On ma taki szacunek do swoich fanów, że podszedł po strzelonym karnym. Oprócz tego, że się cieszył, pokazał tak, że przeprasza, że za pierwszym razem zawiódł. Więc ojej, ja to się aż wzruszam. Piłce. Nie, o piłce, że niby oni sobie biegają za tą piłką, ale naprawdę są tacy zawodnicy, którzy całe serducho wkładają. Ona go kocha. To mamy Eda Sheerana w domu, proszę nie bardzo. Nie ma problemu, słuchajcie, spełniła swoje marzenie. I teraz... Wiecie, to ja szybko wam... Tak? Słuchajcie, jeszcze szybko... Tak jest, no to teraz... Jesteś naszą gwiazdą, nie wiem, czy się skończy. Ale też podobało mi się, jak kiedyś Lady Gaga, no w końcu tej królowej popu, odpyskowała, powiedziała, że tak, no przepraszam cię bardzo, tobie piosenki piszą, a ja sobie sama piszę. Sama. No Lady Gaga, kobieta, powiem szczerze, że jakiejś... Kto za Madonną?